Stefan, no naprawdę imponujesz i spokojem, i tymi skokami. No forma jest chyba bardzo stabilna. Tak, znowu najlepszy skok. Ten najważniejszy w kwalifikacjach. Taki fajny, najczystszy był. Te dwa skoki były treningowe takie w porządku, ale bez jakiegoś szału. Jak tutaj czujesz się na tym obiekcie w Gapach, gdzie zazwyczaj spędzacie Sylwester i Nowy Rok? Nie mam co narzekać, dobrze. Fajna, skocznia jest przyjemna, jeszcze warunki panują wyśmienite po prostu. Jest cichutko, nie wieje, także oby tak jutro też było. Poza tym skocznia jest troszkę większa jak w Oberstdorfie, ale bardzo przyjemna, tak jak mówiłem wcześniej. Skupiasz się na takimi szczególnymi elementami, czy jest pełen automatyzm? To znaczy, no wiadomo, że chce się niektóre elementy poprawić, ale nic na siłę. Bo to przynosi, tak jak też wcześniej mówiłem, taki odwrotny skutek, także ze spokojem na luzie starać się delikatnie coś poprawiać, korygować, ale tak z takim spokojem. Kończymy 2016 rok. Jaki był to rok dla Ciebie? Najlepszy pod kątem sportowym? Tak, no najlepszy. Nie ukrywam, że sezon Poru Świata był jak najbardziej udany, szczęśliwy dla mnie, taki dający mi wiarę w to, że można. Jeżeli chodzi o życie osobiste, też bardzo dobry rok. Będzie drugie dziecko, córeczka, także nic, tylko się cieszyć. No i co? Mam nadzieję, że następny będzie tak samo udany, albo i lepszy, i będę szczęśliwy. Cała moja rodzina będzie zdrowa, szczęśliwa i to jest, myślę, najważniejsze. Jakie rezultaty, które Cię tutaj zadowoli? Nie no, rezultat. No zobaczymy. Ważne, żeby skoki były dobre. I tych dobrych skoków życzymy. Dzięki.